Cześć kochani, tu Ania Zielińska. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu zrobiłam sobie taką spiżarkę DIY ze skrzynek takich na warzywa. No i mówiłam Wam, że tam nie do końca mi się podoba, jak ona jest zaaranżowana na górze. I dojrzałam do decyzji, dzisiaj przyszedł ten moment, że będę ten kąt aranżować. I będę robić bardzo dziwaczne rzeczy. Oczywiście, tak jak w sumie się spodziewałam i Wy też w komentarzach się spodziewaliście, zaaranżuję to głównie roślinami, nie wytrzymałam. Miały tam być słoje, ale oczywiście będą pnącza, jak to u mnie. Ale będę robić bardzo dziwaczny stojak na te pnącza i będę robić bardzo dziwaczny obraz. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Lecimy, słuchajcie, do dzieła. No więc tak, jakiś czas temu zmienialiśmy abażur w sypialni, w lampce. I został mi taki metalowy abażur, właśnie taki stelaż. I on mi strasznie jakoś tak się podoba, ma ładny kształt i bardzo chciałam coś z nim zrobić i już wymyśliłam, co z nim zrobię. Postawię go do góry nogami i do tego mam dobraną, przepiękną osłonkę z Iplarsena. To jest jedna z moich ulubionych skandynawskich firm. I tutaj ona jest czarna, jest w takim samym kolorze jak ten stelaż. I bardzo fajnie to pasuje. I tutaj będzie sobie Epipremnum Golden Pothos, bo jest fajnie skontrastowane kolorem liści z tą ciemną osłonką i ciemnym stelażem. I to właśnie powędruje na tą szafkę DIY. I fajnie to jest, bo z tym właściwie nic więcej nie trzeba robić. Oprócz tego, że będę sobie jeszcze do tego potosa muszę przesadzić, bo on jest w takim podłożu produkcyjnym, któremu nie będzie służyć. To jest w ogóle potos z naszego sklepu, no z reklamacji, nie nadawał się do sprzedaży, bo trochę ma takich brzydkich liści. I oto zawsze są potem, no nikt nie chce takich roślin. No więc wtedy ja je zazwyczaj biorę, bo powiem Wam szczerze, że z tych te liście wystarczy przyciąć i nic potem złego się z nimi nie dzieje i w ogóle mi to nie przeszkadza. No i tu jest jeszcze drugi taki też, że o. Tu było sporo tych brzydkich liści, ta sadzonka jest taka niezbyt gęsta i dorodna. No więc ja sobie teraz je dwie posadzę razem w tej doniczce, tylko zmienię im podłoże, żeby było lepsze. Mam tutaj taki śmieszny miks. Wymieszałam taką ziemię zwykłą do roślin z mchem sphagnum, keramzytem, perlitem, chipsami i korą i sobie je w to posadzę. No, wytrzepuję to włókno kokosowe z pomiędzy korzeni, w miarę tam bez przesady. A już tutaj w tle mam piękne zapachy, bo Szymon właśnie robi żeberka w jakimś sosie koreańskim, już się pieką i zaczyna pięknie pachnieć. Już żeberka za nim chodziły. O Jezu, już nie wiem ile tygodni mi gada, że zjadłby żeberka i w końcu kupił żeberka i je zrobił. Kto wie, zobaczymy jak to wyjdzie, może się podzielimy przepisem, jak nas oszołomi. Na razie pachnie naprawdę obiecująco. No i zaraz sobie te najgorsze liście poprzycinam, dosadzę drugiego i będą sobie pięknie rosły. Mi to w ogóle nie przeszkadza, że tam jest kilka dziurek w liściu, tu jakaś plamka. To tak naprawdę nie są żadne zmiany, które potem czymś złym skutkują, ale korzenicha ładne. Lubię, jak tak się z nich sypie. Lecimy z drugim. Ja zawsze tak uciskam doniczkę, bo wtedy się łatwiej to wszystko wyciąga i łapię za nasady, żeby nie porwać liści. O, tutaj to się sam ten torf osypuje, nic nie muszę robić. Właściwie patrzcie, sam odpadł bez mojego udziału praktycznie. No i teraz tak. To sobie oddzielimy, bo jest nieładne. To sobie po prostu urwiemy. I tu gdzieś jeszcze był taki brzydki. O! Już Wam pokazuję. To brzydkie przytnę. No, a reszta może być. O, jeszcze jakiś liść mi się obciął. To, że tu gdzieś jest jakaś mała plamka czy dziurka, to jest jakieś uszkodzenie mechaniczne tak naprawdę, w niczym nie przeszkadza. Dobra, i teraz tak, tu musimy nasypać trochę tej mojej mieszanki. Tak o gdzieś. Teraz z tego sobie zrobimy bukiecik. Jak ja lubię takie bukieciki z pnączy. Ja zawsze daję więcej niż jedno pnącze, żeby było od razu gęsto.
O, i wszystkie korzenie ważne, żeby schować, bo jak one będą wystawać ponad powierzchnię ziemi, no to rzecz jasna wyschną. I będzie lipa. No i dosypujemy. I uciskamy. Ważne, żeby wszystkie pędy były oblepione ziemią, żeby tą ziemię podociskać wokół pędów. I na koniec jeszcze trzeba podlać. Dobra, obcinam te najbrzydsze liściory. O, żeby te plamy się mi gdzieś tam przypadkiem nie rozsiały dalej. Ale myślę, że nawet nie będę go w całości podcinać, bo nie ma, nie uważam, żeby była taka potrzeba. Dobra. Tak to wygląda. Podlejemy teraz. Podlane, przesadzone, podlane. Teraz wkładamy do środka, ponieważ ta osłonka jest ta doniczka jest płytka i ona wpada tam do środka, do tej pięknej osłonki, to nasypałam tam keramzytu. To jest bardzo fajny i prosty trik. Jak właśnie macie przy dużą osłonkę, a chcecie ją mieć, to po prostu sypiecie do środka keramzyt i już. I ona po prostu się teraz na tym keramzycie będzie trzymała. No i zaraz będziemy sobie ustawiać tą pierwszą część naszej mojej kompozycji. Zaczniemy sobie od tego wojownika, który jest oczywiście od Szymona Teściów. Już wam go kiedyś pokazywaliśmy. Nie wiem, on jest taki brzydki w sumie chyba, ale bardzo go lubimy i jakoś on tu jest z nami od zawsze, więc będzie nadal. Będzie tutaj strzegł tego pnącza. I tam na górze pójdzie sobie Epipremnum Aureum. Ono tam jest ciemność, bo to jest bardzo daleko. To jest róg pokoju. Najdalej jak się da od balkonu, od światła. Ale ten daje radę. Chcę, żeby on był trochę wyżej, więc go postawię na takiej podpórce drewnianej. No, nie jest jakaś bardzo piękna może, ale zakryję tutaj ten rant tacy i łodygi pędy zakryją troszeczkę te nóżki. No i chodziło mi o to, żeby to było takie rozłożyste. No ja już tutaj robiłam próby, to nie jest tak, że ja od razu to tak sobie wiecie, bach i jest. Ja wczoraj wieczorem przymierzyłam tutaj mnóstwo pnączy i mnóstwo osłonek i to był mój wybór. Dobra, stawiamy nasz abażur stojak i stawiamy i plarsena. O. I tak to wygląda. I właśnie chciałam, żeby to było niżej, a ta osłonka, żeby była wyżej, stąd ta podpórka. No i tak się prezentuje pierwsza część tej kompozycji i aranżacji. Teraz będziemy robić coś bardziej jeszcze dziwacznego niż osłonka z abażuru. Teraz, moi drodzy, niczym prawdziwa artystka stworzę obraz. Obraz będzie bardzo dziwaczny, to właściwie będzie kompozycja. Mam taką starą drewnianą ramkę i taką osłonkę, którą się montuje do ściany. I tak właśnie to będzie zamontowane tutaj. O. I jeszcze tej pani zrobimy włosy z oplątwy. O, a to wszystko będzie na niebieskim tle, bo pomalujemy sobie to tło farbą kredową Annie Sloan. Taką w takim samym kolorze. Tej farby używałam do malowania naszych krzeseł, więc to będzie pasować. No i no, zaczniemy od powieszenia ramki, bo muszę sobie zaznaczyć na ścianie obrys i będę bezpośrednio ścianę malować tą farbą. Przymierzę sobie, tak już wstępnie wiem, gdzie ona ma być. Też chcę, żeby była niżej tego obrazka. I tak mniej więcej na środku tej skrzynki i tej osłonki. No i tu sobie zaznaczę, gdzie ma być gwoździk. No to jedziemy z gwoździkiem. Ta ramka jest bardzo lekka, więc na pewno na gwoździku się utrzyma. Ramka już wisi, gwóźdź wbity. Teraz sobie obrysuję ołóweczkiem delikatnie tą ramkę od środka i będę ścianę pod nią zamalowywać na niebiesko i to będzie takie tło tego obrazu. Thank you.
Szymon czasem mówi, że wolałby być dzieckiem, że najbardziej wspomina dzieciństwo. Ja uwielbiam być dorosła. Jedną z zalet dorosłości jest to, że można sobie malować na niebiesko po ścianie i nikt ci nie zabroni. No więc już zrobiłam tło do naszego obrazu. Wieszamy ramkę i lecimy dalej. Tutaj Szymon mi wkręcił kołek rozporowy, bo ta osłonka jest naprawdę ciężka, więc już na gwoździu by nie dała rady. Idealnie. Ostatni element układanki. Trzeba zrobić kobiecie fryzurę, bo jak kobieta bez fryzury. Używam do tego oplątwy. To są rośliny, które żyją bez doniczki, bo w naturze żyją sobie po prostu w pniach drzew i pobierają wilgoć i substancje odżywcze z powietrza. No i je się kąpie raz w tygodniu w misce z wodą, żeby się napiły. Wtedy się robią zielone, a tak to mogą sobie wisieć albo być gdzie chcą i gdzie my chcemy. No więc robimy teraz pani fryzurkę. Tak to wyszło, słuchajcie, podoba mi się. Już jakiś czas temu to za mną chodziło, żeby takie coś stworzyć, bo ten abażur mnie strasznie inspirował. No i też ten obrazek chciałam. Także tak sobie zrobiłam drugie życie przedmiotów, które właściwie były do wyrzucenia. Także też Was zachęcam do tego, żeby nie bać się kreatywności, myśleć i robić coś swojego. Nie wszystko trzeba wyrzucać i nie wszystko trzeba kupować. No dobra, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Do zobaczenia.